Dzień dobry, kochani. Ja już spakowana. Nie wiem, czy wszyscy inni śpią. No i spójrzcie, to jest walizka 20-kilogramowa. To jest moja część i tutaj w środku nic nie ma. Słuchajcie, musiałam wyjąć wszystko. Tutaj są tylko ubrania, bieliznę i jakieś kosmetyki. Wszystko musiałam praktycznie wyciągnąć. Dezodorant, lakier do włosów, suchy szampon. Wszystko wyrzuciłam i po prostu kupię tam. Nic mi się nie mieści, to znaczy wagowo. Więc zaczynam się martwić, jak ja pojadę na wakacje z moimi przyjaciółmi. Ja mam też taką samą walizkę i też połówkę, ale tam wszystko będę musiała zabrać. Więc, kurczę, nie mam pojęcia. Dobra, my już jesteśmy gotowi. Wyjeżdżamy, Boże, tak się stresuję. To jest pierwszy raz, jak zostawiam tak naprawdę Tobiego, od kiedy zachorował. Dla wielu może to się wydawać, wiecie, głupota, to tylko kilka dni, ale brzuch mnie aż boli ze stresu. No ale nic. Trzeba być pozytywnym w życiu i jedziemy. Dla Olka trafiły się 3 miejsca wolne. Widzisz, wszystko dzięki mnie. Nie chciał tutaj przyjść. Miał taki sam, pojedynczy, ciśnięty tam daleko. Zawołałam go i widzicie. A nie chcesz? Bo ciocia nie będzie smutny, jak ty nie zjesz bułeczki od niej. Kryska, jednego. Nie? Chcesz bułeczkę? Tak, dziękuję. Dzień dobry, kochani. Witam was z Polski, z Warszawy. Tak naprawdę jesteśmy tutaj już od dobrych kilku dni. Nie nagrywałam nic dlatego, że tak naprawdę nie działo się za wiele. 2 dni nam zabrała gala Fame MMA we Wrocławiu, więc pojechaliśmy właśnie na tą galę. Super było, ale wam właśnie z tej gali nie nagrywałam, bo to byłoby też troszkę bez sensu. Następnie przyjechał wujek Bartek i Filip do nas, więc spędziliśmy półtora dnia tak rodzinnie, a teraz jestem tutaj. Jestem tutaj, Luka jest właśnie na treningu, Angelika daje coś, nagrywa, ale już zaraz właśnie mamy pojechać coś zjeść wszyscy razem, a potem na kręgle. Więc zabieram was z nami i zapraszam was do oglądania. A, jeszcze jest jedna rzecz, to takie trochę głupotka, ale chcę to powiedzieć. Wybiło mi właśnie 100 tysięcy na YouTubie. Tak naprawdę nie wierzyłam, że to kiedy ono się nadejdzie, dlatego że już miałam taką swoją sumę subskrypcji i ona się wcale nie zwiększała, nie zmniejszała nas, była tam. Była tam i się nie ruszała po prostu. A właśnie wczoraj, czy przedwczoraj, nie wiem, zauważyłam te 100 tysięcy i Boże, to było takie wow, w końcu. I więc chciałam wam podziękować. Chcę podziękować wszystkim, którzy oglądają moje filmy i którym się one podobają, więc dziękuję bardzo i zapraszam. Mój Tobi, spójrzcie. Mama codziennie wysłała mi jakieś zdjęcia jego. Tak mi go brakuje, słuchajcie. Patrzcie. Upały są u nas. Spójrzcie, jak leży, kurczę. No dawaj, pokaż trika, którego już wszyscy na pewno znają. Wow. Olek, słuchajcie, jesteśmy tutaj od 4-5 dni. Żywi się tylko fast foodami. KFC, McDonald's, hamburgery. A co zjadłeś innego oprócz tego? Hamburgera. No widzisz. Nie fast foodego. A i pizza. Pizza co wieczór musi być. Nie może zabraknąć. Sosem czosnkowym. Nieprawda. Najlepszy sos. Widzisz, przyjeżdża z Włoch i chce mu się sosu czosnkowego do pizzy. Nie wiem, czy to tylko teraz tak się trafiły, ale frytki z maka w Polsce, przynajmniej tym razem, są cieńsze niż u nas. Są takie, widzicie, takie malutkie. One są grubsze, nie Olek? Uh-huh. O wiele. Dziwne to. Każdy kraj ma jakieś inne zasady w McDonald'sie. Na przykład w Polsce ja we Włoszech zawsze brakuje mi polskiego McFlurry, Lyona, Carmel. U nas tego totalnie nie ma. Jedyny taki podobny, co u nas jest, to jest Snickers. Też pyszny, ale właśnie zawsze jak jestem w Polsce i zamawiam McFlurry, to musi być ten Lion.
W ogóle na to. Widzicie te wszystkie ubrania? To są takie dwie duże torby. To są wszystkie ubrania, które dostałam od Angeliki. Było ich jeszcze więcej. Była podwójna ilość, żebym sobie przejrzała, co by mi się najbardziej podobało. I wybrałam tyle. Uwierzcie, że jeszcze taka druga połowa była. Po prostu wiecie, niektóre rzeczy po prostu nie pasują. Niektóre są za małe, niektóre za duże, niektóre po prostu źle wyglądają, bo mamy dosyć inne figury. Ale właśnie spójrzcie, ile rzeczy zatrzymam sobie. Nie wiem, gdzie ja to pochowam, będę musiała zrobić jakieś rewolucje u siebie w szafie. Powiem wam, że w pierwsze dni właśnie spotkał mnie taki szok termiczny. Przyleciałam właśnie z Włoch, gdzie było 40 stopni. Tutaj było, no, nie było zimno, bo to nie jest zimno, ale no nie było tak gorąco jak u nas. Było tam gdzieś, nie wiem, 20 stopni, 21 stopni. Był taki wiaterek też do tego. I normalnie osoby tutaj chodziły oczywiście w skieleszkach, w krótkich spodenkach, ale dla mnie to był już, wiecie, taki szok. Musiałam się kryć, zimno mi było. A dzisiaj to jest taki właśnie pierwszy dzień, w którym jest już właśnie cieplej. Jest tam gdzieś 27 stopni pewnie. Właśnie już jestem właśnie w krótkim rękawku i jest naprawdę super. Ale no tak dziwnie. Nie wiecie, ja do tego ciepła jestem przyzwyczajona, lubię to gorąco, lubię leżeć na plaży i nad basenem, wiecie, z takimi temperaturami. No, ale tak do życia codziennego, do pracy, do szkoły to jest normalnie tragedia. Buziaki sobie dają. Dobra, my już jedziemy, Luxon właśnie na nas czeka już na parkingu. O Boże, chyba tak. Jak to z te pieczarki, bo ja pieczarki nie lubię. Jak tam? Thank you. Don't know what you mean. You can't put all things aside. Oferowali nioni w restauracji Lizaki i podzieliła się z nami. Oczywiście dla mnie różowy, dla Olka zielony. Słuchajcie, te Lizaki tak mi się kojarzą z Polską. One są, no, typowo polskie Lizaki, nie? I u nas nigdy właśnie ich nie było. Zawsze przyjeżdżałam do Polski, to kupowałam takich nie wiadomo ile. Dobre są. Czy to widać, jak ja wyglądam? Czekajcie. Pięknie, już jestem po masażu dłoń. Wow. Wow. Weszłam tutaj do łazienki, żeby wam pokazać. Jak wstaję i idę do lustra, to wyobrażam sobie to, co było pierwszym razem. Pierwszym razem wyglądałam tragicznie. Pewnie ktoś z was może o tym pamiętać jeszcze. Na gorzej, Olek wygląda gorzej, ale to jest normalne, bo ja też tak samo wyglądałam kiedyś. Bolało. Dzisiaj było mocne, ale było też takie relaksujące. Miałam masaż dłoń, masaż twarzy. Oh, pięknie było. I będzie pięknie. Masz jeszcze!
choć ty.